Nasze radio obrotowe Tok FM Euro Concita Barbie Baby Langstrom Extra. Także proszę słuchać naszego radia Tok FM Euro Concita Barbie Baby Langstrom Extra. I spotkałam Jaśka na Woli, który na Chrościckiego 1 lipca zapraszał na wernisaż na godzinę 16 i koncert też będzie zespołu cygańskiego. Także same ciekawe rzeczy. Zapraszamy Państwa również serdecznie. Przesyłamy buziaczki, a że proszę jeść kaczki. Radio Tok FM Euro Concita Barbie Baby Langstrom Extra. No i troszeczkę kotka jeszcze mamy tutaj. Kotka przy pomocy młotka. Także zapraszamy serdecznie. No i że te buziaczki przesyłamy Państwu. Wszyscy bądźmy razem, mili, sympatyczni, gościnni, zabawni, gdy nadaje nasze radio. A że w ogóle to KFM Euro Concita Barbie Baby Langstrom Extra. No, Litka się wpakowała do tej budy. No i te Polki to rzeczywiście zachowują się jak Rumunki, bo wpakowała się do tej budy, chciała od razu usiąść i żeby jej coś dać. No tak, ja mówię, słuchaj, jeszcze nasiedzisz się przez cały dzień, chociaż to nie jest powiedziane do końca, czy na pewno będziesz tu siedziała. No bo to ktoś sobie to zażyczy i otworzyć, tam coś załatwić. Także proszę Państwa, no rzeczywiście zachowują się jak Rumuni. I w autobusie 523 i takie to młode wskoczy, żebractwo i od razu do siedzenia. Ale nie patrzy, że kobieta ma jakąś siatkę, czy po prostu z racji nawet i wieku. Nie patrzy, tylko po prostu do siedzenia. Czyli żebraczka by siedziała i żebrała, bo chodzi o siedzenie. Rozumiecie Państwo, jak jest kościół rzymskokatolicki, bo to innego to nie ma, najczęściej rzymskokatolicki, to jak obsiądą ten kościół, no to siedzą i te miejsca okupują, z których to miejsc atakują żebrząc, czyli żebrzą. Żeby jej od razu coś dać, że jej się coś tutaj od razu należy. Ja mówię, przecież ta woda to i tak jest połączona do źródełka, to na jedno wychodzi. Po co ty jako ten czubek musisz tam po tych blokach chodzić, ale że ona bloków nie widziała. Ja mówię, no to bloków mało w Warszawie. Ty wiesz, ile tych bloków tu jest? Nawet na tej jednej, tej samej dzielnicy jest tego tak, żebyś nie obleciała wszystkiego, a za Chiny żadne. No. Także proszę być z nami. Dalszy ciąg audycji. Skandaliczne historie, proszę Państwa, jak się zachowują tutaj te salcesony w Warszawie na Mazowszu, tłuste, takie, jeden salceson chciałby wykiwać drugi salceson, no ale to przecież i tak się nie da, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Euro Concita, Barbie Baby Langstrom Extra. Już Menda tu mi jedna wyłączyła radio i przestawiają tutaj, wiesz, nie wolno nic nikomu dać, bo po prostu świństwo. Poprzestawia, poprzełącza. Radio Tok FM Euro Concita. No to są stare wiersze, można byłoby jakieś inne wiersze dać. Ale właśnie jest taka mentalność narodu, że co jedno powie, to i drugie powtarza, a to hołubi, szanuje, toleruje i magazynuje, powtarza, że człowiek nie może w tej złej psychologii tłumu mieć swojego zdania, swoich nowych myśli. I tak w kościele jest. Jak wejdą, no to już tak stoją, tak się pewnie czują i patrzą, kto nowy przyjdzie i oglądają pokaz mody. No i tych reklam takich, co do mody, może być bardzo dużo,
tak jak i tutaj w radiu. Jest reklama, za reklamą niekończąca się, a nic konkretnego dla człowieka nie ma. Jak tak jedzie się tym 523 miejskim warszawskim, to widzi się ludzi, którzy całe życie byli gdzieś obok Pana Boga, byli gdzieś obok prawdy. Nikt nic nie wie na temat Pana Boga, po co ten Pan Bóg stworzył świat, jaki jest sens życia, jaki jest jego cel, no, tego stworzenia, dlaczego jest grzech, śmierć, do czego to wszystko teraz prowadzi i zaprowadzi i czy jest jakaś nadzieja. To takich logicznych pytań nikt nie zadaje, bo ludzie są otumanieni, są ogłupieni. To nie dziwota, że czubki i głupki i dupki i z tej strony i czubki, głupki i dupki z tamtej strony. Już jest XXI wiek, udało nam się żyć w XXI wieku, a niektórzy wracają do XX wieku przez te bajeczki jeszcze. Posłowie śledczy badające sprawę Amber Gold przesłuchają dziś Michała Tuska. Minister zdrowia wstrzymał pracę nad projektem o płatnych usługach w państwowych placówkach. Daniel Day-Lewis ogłosił, że kończy zatorstwę. Michał Tusk, syn byłego premiera, stanie dziś przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold, bo współpracował z należącymi do tej piramidy liniami lotniczymi OLT Express. Zajmował się m.in. obsługą medialną. Za nim reporter Toka Tomrok Kowalski. Roku, czego posłowie śledczy będą chcieli dowiedzieć się od syna premiera? Przewodnicząca komisji deklaruje, że głównym celem przesłuchania będzie znalezienie odpowiedzi na pytanie dotyczące tego, w jaki sposób Michał Tusk znalazł pracę w OLT Express, za czyim pośrednictwem i jaka była jego rzeczywista rola w firmie. Według Małgorzaty Wasserman to, że syn ówczesnego premiera w ogóle znalazł zatrudnienie w spółce należącej do piramidy finansowej, jest zastanawiające. W linii służbowej było coś bardzo nie tak. To są dwie możliwości. Albo jest pierwsza możliwość taka, że po prostu te służby były kompletną fikcją w państwie polskim i nie były w stanie zapewnić bezpieczeństwa przed bandytami, bo to ja nie mówię takiego powszechnego, no to przed naprawdę taką, nie powiedział, dużą piramidą syna premiera, no albo w jakiś sposób, z jakichś przyczyn, nie wiadomo, nie reagowało. Przesłuchanie Michała Tuska zakończy właściwie wątek lotniczy w pracach komisji. Do tej pory posłowie ustalili, że działanie linii lotniczej z góry było skazane na porażkę, a władze Amber Gold w obu spółkach prowadziły fikcyjną księgowość. Jeżeli ci ludzie mieli doświadczenie i potrafili liczyć, to po prostu byli świadomi tego, że to nie jest biznes nastawiony na zarabianie pieniędzy, tym bardziej, że komisja dysponuje również materiałami, że są inni pracownicy tych spółek, którzy od początku określili te kopanie pieniędzy i rzecz niemożliwą do zrealizowania. Michał Tusk będzie pytany właśnie o to, czy w trakcie swojej pracy w OLT Express nie zauważył tak gigantycznych nieprawidłowości. Z materiału zebranego przez komisję wynika, że linia lotnicza służyła praniu brudnych pieniędzy z Amber Gold. Szacuje się, że piramida finansowa w ten sposób wyprowadziła 300 milionów złotych. Paweł Roch-Kowalski. Przesłuchanie Michała Tuska powinno rozpocząć się o 10:00. Minister zdrowia po rozmowach z premier Beatą Szydło wstrzymał pracę nad projektem o płatnych usługach w państwowych przychodniach i szpitalach. Trafił on do konsultacji tydzień temu i wywołał sporo kontrowersji. Przewiduje bowiem, że pacjenci mogliby płacić za wizyty czy zabiegi poza kontraktem danej placówki z NFZ-em, omijając w ten sposób kolejkę czekających w ramach ubezpieczenia. Z komunikatu Ministerstwa Zdrowia wynika, że projekt ten zostanie ponownie przeanalizowany. Słuchasz informacji TOK FM. Stany Zjednoczone uzupełniły listę Rosjan i rosyjskich firm objętych sankcjami w związku z aneksją Krymu. Dopisali do niej 40 pozycji. Nazwiska przedstawicieli władz i przedsiębiorstw działających na tym odebranym Ukrainie półwyspie restrykcje oznaczają m.in. zamrożenie ich kont w amerykańskich bankach. Tę decyzję resortu finansów USA skrytykował szef MSZ-u w Moskwie, Siergiej Ławrow. Powiedzmy mu, nie mogę powiedzieć nic innego, niż tylko wyrazić żal z powodu rusofobicznej obsesji naszych amerykańskich kolegów, która przekracza wszelkie granice. To Poroszenko nie może spełnić swoich zobowiązań wynikających z porozumień mińskich, ale sankcje są wymierzone w Rosję. Decyzję resortu finansów USA ogłoszono podczas wizyty w Waszyngtonie prezydenta Poroszenki, który spotkał się w Białym Domu z Donaldem Trumpem. Planując wakacje za granicą, zastanawiamy się, czy wymienić pieniądze w tentorze, czy płacić kartą. Eksperci zastrzegają, że zależy to od tego, do jakiego kraju się wybieramy. Na przykład chorwackiej czy bułgarskiej waluty w Polsce nie opłaca się kupować, bo jak mówi Jarosław Sadowski z Expandera, ich kursy nie są zbyt atrakcyjne nawet w dobrych kantorach. Wtedy lepiej w Polsce kupić euro czy dolary, na miejscu sobie je wymienić już na lokalną walutę. Jeśli natomiast zdecydujemy się na kartę, do każdej transakcji musimy doliczyć koszty przewalutowania złotówek na walutę kraju, w którym je używamy, a te, jak podkreślał
Eugeniusz Twaruch, dziennikarz ekonomiczny Pulsu Biznesu, bywają różne i zależą m.in. od banku, w którym mamy konto. Koszt używania karty za granicą może wynosić od 0,1 wartości transakcji do 15%, czyli aż 15% można skosztować wyjmowanie się kartą za granicą. Kosztów tych możemy uniknąć, zakładając rachunek walutowy. Zdobywca trzech Oscarów, Daniel Day-Lewis, kończy z aktorstwem, ogłosiła dla jego rzecznika. No to tylko to jedno zdjęcie. Współpracownikom oraz publiczności, która towarzyszyła mu przez wiele lat kariery. 60-letni dziś Daniel Day-Lewis debiutował w 1971 roku w filmie Ta przeklęta niedziela. Miał wtedy 14 lat. Amerykańska Akademia Filmowa doceniła tego brytyjskiego aktora za pierwszoplanowe role w takich obrazach jak Moja lewa stopa, Aż poleje się krew, czy w Lincolnie. Był też nominowany do Oscara za W imię ojca i Gangi Nowego Jorku. W grudniu na ekrany kin wejdzie ostatni film z jego udziałem. Będzie to Nić widmo. Pogoda. Na wybrzeżu może silnie wiać, ale i tam pogodnie, tak jak niemal w całej Polsce. Przelotny deszcz możliwy tylko w górach i na Suwalszczyźnie. Poza tym sporo słońca w tym pierwszym dniu astronomicznego lata. W tym mieście termometry pokażą dziś 20 stopni, w Szczecinie, Białymstoku 21, w Bydgoszczy, Toruniu 22, w Poznaniu, Łodzi 23, w Warszawie, Kielcach, Lubinie 24, w Katowicach, Wrocławiu 25, a w Krakowie i Rzeszowie 26 stopni. Jest gorąco, jest i ozon. Podwyższone stężenie tej szkodliwej dla zdrowia odmiany tlenu notują stacje pomiarowe m.in. w Częstochowie i Karkonoszach. Takich miejsc może jednak przybywać w ciągu dnia, bo jak mówiliśmy przed chwilą, termometry na południu pokażą 26 stopni. W Łodzi zaczął już działać miejski zespół do walki ze smogiem, a do końca października jego członkowie mają przedstawić program walki z zanieczyszczeniem powietrza. Wtedy też ruszy kampania edukacyjna na temat smogu. Z kolei 20 lipca ruszą konsultacje społeczne projektu uchwały antysmogowej dla Mazowsza. Ma ta uchwała wejść w życie 1 listopada. No to jeszcze informacja tam się nasieć. Informacja codziennie o 8 i 16. Pełne wydanie informacji TOKFM dostępne jest w aplikacji mobilnej TOKFM oraz na stronie TOKFM.pl/audycje. Siadacie, siedzicie pod kościołem, potem cały dzień szepczecie, cały dzień prosicie. Jeszcze zdążysz się nasiedzić. Kapci tam nic nie zakładaj, bo Bielecki skrytykuje tak jak tego Staśka i go wygonił. Bo trzeba mieć buty na nogach przygotowane do wyjścia, nawet w nocy, tak gdyby coś się działo. Na odchody. Gdzie w kapciach? Kapcie, a jeszcze jak pod głowę, to przecież on będzie myślał, że się poduszka. Wstrząsnęła teraz światem, zrezygnował jako szef korporacji Travis Kalanick, który był założycielem, szefem Ubera na cały świat, właśnie zrezygnował, co trwa jakieś absolutnie wiadomości w tej chwili numer jeden. No to o tyle ciekawe, że firma, która powstała w 2009 roku, może być warta nawet w tej chwili, to oczywiście mówimy o takiej wartości rynkowej, to ciężko wyceniać, ale mniej więcej 70 miliardów, nie milionów, 70 miliardów dolarów. W Stanach trzęsienie ziemi jest tam związane, ale i ciekawe, co u nas się wydarzy w związku z tym, chyba że nic akurat w sprawie Ubera. To pytanie, bo kończyliśmy rozmowę na ten temat z Borysem Budką, może od tego zaczniemy. Chodzi mi o wyrok wczorajszy Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyboru członków KRS-u. Prawny Armagedon, tak komentowali te politycy, którzy uważają, że to zła decyzja, bo oczywiście politycy Prawa i Sprawiedliwości uważają, że Trybunał Konstytucyjny wyda właściwy wyrok. A waszym zdaniem, Ewa Siedlecka? No to moim zdaniem jest absolutnie nie jest żaden prawny Armagedon. Takie orzeczenie mogłoby zapaść również w Trybunale przed dobrą zmianą. Trybunał Konstytucyjny nie naciągnął prawa. Jeżeli się przyjrzymy temu, jakie pytania zostały zadane, to znaczy pytania, jakie przepisy zostały zaskarżone, to widać, że takie rozstrzygnięcie może być prawidłowym rozumowaniem. Po pierwsze, zaskarżono przepis, wedle którego różne instancje sądowe w różny sposób wyłaniają członków do KRS. W jednych może brać w tych wyborach udział każdy sędzia, w drugich na przykład w Sądzie Najwyższym czy na Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Przepraszam, każdy sędzia w Sądzie Najwyższym i w Sądzie Administracyjnym, a na przykład w sądach powszechnych mogą być wybrani tylko ci, którzy wcześniej byli wybrani do zgromadzeń sędziów. To zostało zakwestionowane z powodu naruszenia zasady równości, naruszenia sędziowskiej niezawisłości. Trybunał Konstytucyjny powiedział, ja to w pełni rozumiem,
że naruszono zasadę równości, ponieważ nie przedstawiono dobrych powodów, dla których tak należało to zróżnicować. Natomiast nie naruszono sędziowskiej niezawisłości, ponieważ nie każda działalność sędziego jest związana z przymiotem niezawisłości. Drugi przepis, który był zaskarżany, dotyczył tego, czy sędziowie do KRS są wybierani na indywidualne kadencje, czy też powinni być wszyscy wybierani na 4 lata, czyli równo kończyć tą kadencję. I Trybunał powiedział, no tutaj trochę, tutaj zrobił inaczej niż chciał Ziobro, ponieważ Ziobro, prokurator generalny Zbigniew Ziobro, który skarżył tą ustawę, powiedział, że uznał, że to jest pominięcie legislacyjne, że to nie zostało jasno powiedziane w ustawie, że wszyscy sędziowie są wybierani razem i razem kończą kadencję. Natomiast Trybunał powiedział, że jego zdaniem to nie jest pominięcie legislacyjne. Pominięcie legislacyjne to jest coś takiego, gdzie Trybunał może nakazać, żeby to uzupełnić. Więc Trybunał powiedział, że to nie jest pominięcie legislacyjne, ale zinterpretował prawo. Zinterpretował konstytucję i powiedział, że według Trybunału ci sędziowie powinni być wybierani razem. Ja teraz skracam. I teraz takie orzeczenie spokojnie mogło zapaść w Trybunale przed dobrą zmianą. Tylko, przepraszam, to ważne pytanie, bo mówił Łukasz Ryszard Piotrowski, komentując to dla Rzeczpospolitej. Chciałam powiedzieć, co z tego wynika. Dokładnie tak. Chciałam zwrócić uwagę, że zaskarżone nie zostały przepisy, które PiS szykuje. To są jawnie niekonstytucyjne, co powiedziały wszystkie możliwe ciała, które się wypowiadały, łącznie z międzynarodowymi i polskimi stowarzyszeniami sędziów, z OBWE, z Radą Europy, nie mówiąc już o polskich organizacjach pozarządowych, o Rzeczniku Praw Obywatelskich, jest jawnie niekonstytucyjne. Natomiast pytanie, a to był po prostu wniosek do Trybunału, dotyczyło obowiązujących teraz przepisów. Orzeczenie Trybunału miało być pretekstem do tego, żeby je zmienić, ale z orzeczenia Trybunału nie wynika, jak je trzeba zmienić. Czy z orzeczenia Trybunału wynika, czy można teraz skrócić kadencję obecnych członków KRS? Absolutnie nie, ponieważ nie było to przedmiotem zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego i nie mogło być, dlatego że nie da się zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego przepisów, które jeszcze nie zostały uchwalone. Jedyna kontrola prewencyjna jest po stronie prezydenta, który może, ale już po uchwaleniu. Ale wskazywa, że on ma co do tego wątpliwość, czy można skrócić kadencję. Ale te przepisy nie mogły być zaskarżone. Więc wracając jeszcze do tego prawnego armagedonu, powtarzam, żadnego prawnego armagedonu nie ma. Co nie znaczy, w związku z tym orzeczeniem, że ten wyrok nie był, nazwijmy to, na zamówienie PiS-u. To teraz pytanie do Łukasza Pawłowskiego, bo jeżeli ja dobrze rozumiem ten prawny armagedon, na przykład mówię o tym Kamila Gasiuk-Pichowicz wczoraj, to też intencja była taka, że to prowadzi do zmian w KRS-ie, jeżeli KRS nieprawidłowo wybierano, bo mogłaby do tego doprowadzić nowa ustawa, będzie wskazywał sędziów, ci sędziowie będą orzekać w bardzo skomplikowanych sprawach, to potem będzie można podważać wyroki tych sądów. No, jak rozumiem taką intencję o problemie, który powstanie za jakiś czas. I ten problem już chyba powstał i tu się chyba możemy z tym wszyscy zgodzić, że zresztą mówiła nawet profesor Łętowska, kiedy z nią na ten temat też ostatnio rozmawiałem, że na przykład Trybunał Konstytucyjny jako taki już sam nie odzyska godności, jaką miał i tej pozycji, jaką miał. To zresztą widać choćby w reakcjach opozycji, tak, która cytuje PiS, mówi, że to jest zgromadzenie opinii, a nie to jest po prostu zgromadzenie ludzi, którzy wydali jakąś opinię, ale bardzo się cieszę, że pani redaktor Szydlecka wyjaśniła, że to nie jest aż tak daleko idąca sytuacja, jak wszyscy w tej chwili twierdzą i że rzeczywiście tutaj prezydentowi zostaje jeszcze miejsce na to, żeby odesłać tę ustawę, bo przypomnę, że pan prezydent także ma ogromne wątpliwości, przynajmniej tak mówił do tej pory, dotyczące planów reformy KRS-u. Zwłaszcza co do skrócenia kadencji. Tak, tutaj mieliśmy już takie artykuły, na przykład na Onecie pojawił się, że teraz prezydent jest postawiony pod ścianą i że to on jest głównym przegranym tego wyroku, bo już teraz nie ma ruchu, prawda? Nie będzie mógł już polemizować z propozycjami Zbigniewa Ziobry. Okazuje się, że nie, że w momencie, kiedy ta ustawa zostanie przedstawiona, prezydent wciąż będzie mógł tę ustawę do Trybunału odesłać i dopiero wtedy dostaniemy ostateczny wyrok, czy one są konstytucyjne, czy nie. Wydaje się, że są no, oczywiście niekonstytucyjne, ponieważ kiedy mówi się o wyborze na 4 lata, no to nie można kadencji skracać wcześniej.
Szczególnie, że przepisy nie mogą działać wstecz, o czym mówił chociażby rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa Waldemar Żurek. Więc to jest pewien krok, ale nie jest to jeszcze ten krok ostateczny, o którym tak wiele mediów mówi. Ale wniosek ogólny jest chyba jednoznaczny. To znaczy ten system, który istnieje jeszcze w jakiejś formie obecnie, on już nie będzie mógł funkcjonować tak, jak funkcjonował do tej pory. Ja sobie nie wyobrażam na przykład, jak będzie funkcjonował Trybunał po tym, jak PiS zostanie odsunięty od władzy, dajmy na to za 2-3 lata. Przecież tu nie będzie można przywrócić poprzedniego stanu prawnego. To będzie jeden wielki bałagan i tutaj chyba trzeba będzie te instytucje wymyślać absolutnie od początku. Jakby. No, ja nie mam takiej wiedzy prawniczej jak redaktorowa Sytlecka, żeby z równą swobodą poruszać tutaj w materii stanek przepisów i tego, co ten wniosek realnie oznacza. Dlatego muszę podeprzeć się wiedzą mądrzejszych ode mnie i chciałbym odwołać się do wczorajszej rozmowy z tej anteny z profesorem Matczakiem, który tłumaczył to w bardzo obrazowy, zresztą przystępny sposób, mówiąc, że obserwujemy tutaj tak naprawdę nie wyłącznie spór o kilka przepisów, i to tak jak powiedzieliśmy już przed chwilą, nie najbardziej kontrowersyjnych, ale obserwujemy dość czytelny zresztą blef, czy też grę ze strony ministerstwa, która ma więcej wspólnego z sprawami komunikacji, PR-u i pewnego medialnego sprzedawania swoich pomysłów niż z prawem sensu stricto. Co to oznacza? Oznacza to, że ministerstwo, mówiąc kolokwialnie, potrzebuje pewnej podkładki do tego, aby propozycje ministra Ziobry przedstawić przede wszystkim w mediach publicznych, narodowych, jako niezbędne wręcz kroki do przywrócenia ładu do KRS-u, do systemu sprawiedliwości, który dziś funkcjonuje, jak możemy wnioskować po takiej bardzo pobieżnej lekturze wyroku, to na podstawie niekonstytucyjnych przepisów o kadencji. Jeżeli kadencje są zaś niekonstytucyjne, bo taka interpretacja się oczywiście pojawi, no to przecież KRS nie może dalej w ogóle funkcjonować i trzeba go natychmiast w przyspieszonym tempie i w sytuacji bardzo dużej państwowej powagi reformować. Tak ja rozumiem te intencje, tak ja rozumiem cel postępowania pana ministra i tak, wydaje mi się, będzie rozgrywać się to w najbliższym czasie. Ten właśnie jest to oznaczam, że chciałam coś powiedzieć, ponieważ to akurat nie zgadzam, co minister Borys Budka mówił przed naszą tutaj wizytą, że skoro niekonstytucyjne są przepisy o wyborze do Krajowej Rady Sądownictwa Sędziów, to niekonstytucyjne są też przepisy o wyborze do Trybunału, bo tu jest napisane na indywidualną kadencję, prawda, i coś tam. No nie, właśnie dlatego, że sędziów do Trybunału wybiera się w różnym czasie. Natomiast rzeczywiście w Polsce się pojawiła taka praktyka, że sędziów do KRS-u wybierało się w różnym czasie, ale tylko dlatego, że sędziowie z KRS-u odchodzili przed końcem kadencji, na przykład dlatego, że awansowali do Sądu Wyższej Instancji, a wedle konstytucji tam jest określona ilość miejsca dla sędziów apelacyjnych, okręgów i tak dalej. W związku z czym albo na przykład umierali, prawda, i trzeba było zapełnić to miejsce. No i się rzeczywiście pojawiło taka sytuacja, że wybierano ich jak gdyby indywidualnie, a nie razem, ale ja tu się bym zgodziła z Trybunałem, że no to była pewna patologia. No ale teraz idąc dalej, bo tu zacytuję Kamilę Gasiuk-Pichowicz. Zresztą chciałam zwrócić uwagę, że jeżeli się wybiera do Trybunału Konstytucyjnego sędziego, o ile dobrze myślę, i sędzia umrze w trakcie kadencji, to ten, który go zastępuje, dokańcza jego kadencję. Tak mi się wydaje, nie jestem tego do końca pewna, musiałam to sprawdzić. Słuchajcie, ale generalnie takie mam wrażenie, za informację tak po prostu nie, bo ja muszę, przepraszam, te informacje, tylko to jest tak skomplikowane. No naprawdę, i wygrywają politycy, ponieważ oni to wszystko mówią prosto. Albo Armagedon, albo wyrok ostateczny i publiczność wie, o co chodzi. Człowiek chciałby wiedzieć, a jak to się przekłada na moje życie, kiedy ja wrócę do domu? Wrócimy do tego po informacjach Radio Tok FM. Poranek Radia Tok FM. Reklama. Teraz możesz! T-Mobile ma wideo bez limitu danych w kraju i nielimitowane rozmowy w kraju i w roamingu w Unii za 45 zł miesięcznie. A do tego Huawei P8 Lite za 45 zł na start. Zejdź do T-Mobile. Przed wami jego wysokość, jego szerokość, jego pojemność. Pan i władca dróg, szos, tras szybkiego i wolniejszego ruchu. Król Ford Transit Eco Blue Edition.
Król jest tylko jeden. Niezwykle pojemny i bogato wyposażony Ford Transit EcoBlue Edition z klimatyzacją, elektrycznie sterowanymi szybami i lusterkami oraz radiem z Bluetooth w standardzie, teraz z rabatem nawet do 34 tysięcy złotych netto. Zapraszamy do salonu Forda. Uwaga! Gorące last minute view PC, a w nim telewizja w domu i poza domem, którą możesz oglądać nawet do 7 dni wstecz. A do tego światłowód do 120 mega i Super Wi-Fi. To wszystko za jedyne 39,90 przez 3 miesiące. Zadzwoń 813-813-813. Najgorętsza oferta tego lata do 30 czerwca. Zadzwoń 813-813-813, odwiedź salon lub wejdź na upc.pl. UPC. Rodzina Fiata Tipo, równaj krok. Lewo, zwrot. Prawo, zwrot. Ceny, stop. I żeby mi się żadna nie ruszyła aż do końca czerwca, ogłaszam całkowitą blokadę cen. Zrozumiano? Zrozumiano. Do końca czerwca blokada cen na samochody z rodziny Fiata Tipo. Najchętniej wybierane przez klientów indywidualnych w Polsce. Dostępne z klimatyzacją i radiem od 43 900 zł. Szczegóły na blokadacen.pl. Zapraszamy na jazdę próbną. Dobrze mieć pomysł na każdy dzień, czyli pyszne gotowe dania z Lidla, które możesz jeść gdzie chcesz i jak chcesz. Pyszną zupę w pracy, nowoczesny hummus na przerwie, jogurt z muesli na śniadanie, kaszę bulgur w podróży. Sałatkę z kurczakiem wszędzie możesz chrupać ze smakiem, a na obiad co szybko. Pierogi z mięsem, serem albo ze szpinakiem. Już teraz w Lidlu szeroka oferta dań i produktów. Pomysł na każdy dzień. Gotowych do zjedzenia od zaraz. Lidl. Co tydzień coś nowego. Gdzie jest człowiek, który widział nową insygnię? Dziś jestem tutaj. Ale w weekend? W weekend chciałbym cię zaprosić na wielką galę nowej insygnii. 23-25 czerwca w twoim salonie Opla. Przyjdź zobaczyć auto, które jak dotąd widziało niewielu. Zupełnie nowa insygnia na żywo. Zapraszam. Marcin Dorosiński. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 8.21. Adam Ozga. Zapraszam. Jeżeli mężczyzna, który wieczorem zdetonował ładunek wybuchowy na dworcu centralnym w Brukseli, potwierdziła to belgijska prokuratura federalna. Poza napastnikiem nikt inny nie ucierpiał. Drugi znaleziony przy mężczyźnie ładunek zdetonowali saperzy. Założyciel Ubera, Trady Scalani, pod presją inwestorów zrezygnował ze stanowiska prezesa. Poinformował o tym New York Times, a przed chwilą potwierdził to rzecznik Ubera. Ubera, który nie ma ostatnio dobrej klasy, nie tylko ze względu na protesty taksówkarzy, choćby w wielu europejskich miastach, ale też na przykład skandal związany z dyskryminacją i molestowaniem pracowników, czy montowaniem w samochodach aplikacji do namierzania policjantów i innych służb, które mogą sprawić Uberowi kłopoty. Pierwsza dama Melania Trump będzie towarzyszyć prezydentowi USA w podróży do Polski, informuje Biały Dom. Trump odwiedzi Polskę 6 lipca w drodze na szczyt G20, który odbędzie się w Niemczech. Amerykański prezydent w Warszawie będzie gościem szczytu państw Trójmorza. Wezmą w nim udział przywódcy państw Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej. Pierwszy z dwóch zakupionych przez MON małych samolotów do transportu najważniejszych osób w państwie wyląduje dziś w Warszawie. Maszyna amerykański Gulfstream G550 ma otrzymać imię księcia Józefa Poniatowskiego. MON kupuje też trzy większe Boeingi 737. Informacje sportowe. Marcin Iwiński, dzień dobry. Uwaga, Kraków. Jutro Krakowia ma ogłosić nowego trenera. Prezes klubu Janusz Filipiak zna już oczywiście jego nazwisko, ale ze względów formalnych wstrzymuje się z jego ogłoszeniem. W kuluarach mówi się, że to nazwisko brzmi Formalik, a imię jego Waldemar. Czyli były trener niemal wszystkich śląskich klubów, Ruchu Chorzów, Górnika Zabrze, Polonii Bytom, Odry Wodzisław, do tego Polonii Warszawa, Widzewa Łódź, no a przede wszystkim reprezentacji Polski. Legia Warszawa, polski kandydat do gry w Lidze Mistrzów, zaczęła już treningi. Urlopy piłkarzy trwały 2 tygodnie, z czego w drugim mieli już oni rozpisane indywidualne plany treningowe. Wszystko po to, by powtórzyć Mistrzostwo Polski i awansować do Champions League. Przejście pierwszej przeszkody w postaci fińskiego IFK Marienham, to jak mówi trener Jacek Magiera, wręcz obowiązek. Wygranie tego dwumeczu, dobre przygotowanie, w żaden sposób nie myśleć, że samo się wygra. Chcemy jako zespół być przygotowani do każdego pojedynku. A pierwszy pojedynek sezonu to mecz o Super Puchar 7 lipca z Arką Gdynia, później pierwsze starcie z Chinami, a 14 lipca rusza już Liga.
18 metrów 24 centymetry to nowy rekord życiowy w pchnięciu kulą Pauliny Guby. Wynik dał kwalifikację do Mistrzostw Świata w Londynie i zwycięstwo w meetingu w Kopenhadze, ale do rekordu Polski jeszcze ponad 1,30 m. Tamten rekord ma już 31 lat. Sprawa w Birmingham nieprzyjazna dla Magdy Linet. Polska tenisistka odpadła w pierwszej rundzie, przegrywając po zaciętej dwusetowej walce z wyżej notowaną Chinką Zhang Shuai, a w Londynie pomór faworytów po porażce Kanadyjczyka Raonicza turniejowej trójki w pierwszej rundzie. W drugiej jego los podzielili najwyżej rozstawieni Andy Murray i Stan Wawrinka. Wawrinka uległ Hiszpanowi Feliciano Lopezowi. Murray sensacyjnie przegrał z Australijczykiem Thompsonem, który wszedł z kwalifikacji i to na zasadzie lucky losera. Szkot pięknie przeczy stereotypom. Całą premię za występ przeznaczył na rzecz ofiar niedawnego pożaru wieżowca Grenfell Tower w Londynie. 1100 mecz w turniejach ATP zaliczył za to Roger Federer. 35-letni Szwajcar w hale ograł dość łatwo kwalifikanta z Japonii Yuichiego Sugite. A na koniec niespodzianki w Mistrzostwach Europy koszykarek. Tytułu nie obroni Serbia, odpadła i Rosja. Serbki nie dały rady Łotyszkom, a Rosjanki Greczynkom. Porażki wolą podwójnie. Rosji i Serbii nie będzie też na Mistrzostwach Świata. Pogoda. Dziś słonecznie. Jedynie na Suwalszczyźnie i w górach zachmurzy się i może przelotnie padać. Na termometrach od 17-20 stopni na północy przez 23 centrum do 26 na południu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM. Radio TOK FM, poranek. Z nami Ewa Siedlecka, Jakub Dymek, Łukasz Pawłowski. Jeszcze przez chwilę może o wyroku Trybunału i co dalej z tego wynika, żeby była tak jasna sprawa, jak powiem to, co w jasny sposób sformułowała. Ciekaw jestem, co sądzi o tym Ewa Siedlecka. Najpierw pani poseł Kamila Gasiuk-Pihowicz. Skok PiS-u na niezależność wymiaru sprawiedliwości to jest tak naprawdę prezent dla przestępców w Polsce. Jeżeli mamy źle obsadzony sąd w momencie wydawania wyroku, to jest to bezwzględna przyczyna odwoławcza. Jest to przesłanka do wznowienia postępowania. Takie wyroki będzie można podważyć. Czyli ci sędziowie, którzy nie powinni orzekać, wydadzą wyroki w sprawach tak ważnych jak zabójstwa, gwałty, rozboje. Te wyroki w przyszłości będą mogły być podważone. No, jeżeli rozumiem dobrze, to chodzi o ciąg przyczynowo-skutkowy. Orzeczenie Trybunału może prowadzić do zmian w KRS-ie. Zmiany w KRS-ie będą prowadzić do tego, że będą wskazani inni sędziowie. Ci sędziowie będą orzekać. Jeżeli ktoś chciałby cofnąć się do praw przyczyny, to będzie można podważyć to, że w ogóle ten sędzia orzekał w tej sprawie. Jest takie ryzyko, czy nie? To właśnie dla ciebie. Ryzyko jest zawsze, ponieważ politycy ze wszystkiego potrafią zrobić wszystko i wykręcić kota, niekoniecznie prezesa, kota prezesa ogonem w dowolnej sprawie. I jeszcze jeśli zrobią to atrakcyjnie, to ludzie w to uwierzą, bo to będzie prosty przekaz. Natomiast no, ja rozumiem, że pani Kamila Gasiuk-Pihowicz, którą bardzo szanuję, no też jest polityczką i to, co mówi, no, pokazuje pewien taki scenariusz no, science fiction, prawda? W rzeczywistości no, nie można tak rozumować. Tak jak powiedziałeś, że cofając się do praw przyczyn, to wszystko było nieważne. Tak próbuje rozumować PiS, zaskarżając przepisy o wyborze. Może ja się interpretuję to, co nie, mówi pani poseł. Dobrze interpretujesz, tak z tego wynika. Natomiast no, PiS tak próbuje przedstawiać rzeczywistość, to znaczy mówi tak, jeżeli nam się uda doprowadzić do tego, że Trybunał orzeknie, że pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gerdzel została wybrana na podstawie niekonstytucyjnych przepisów, to jej wybór jest nieważny. Czyli wszystko, co zrobiła jako pierwsza prezes. To być może w ogóle całe orzecznictwo Sądu Najwyższego od blisko 3 lat jest nieważne. Nie, po prostu nie. Chociaż, no tak jak mówiliśmy w przerwie, w tym kraju politycy mogą zrobić wszystko, bo nie, w tym kraju chociaż tak. Prawo nie działa. Ale jeszcze chciałam jedną rzecz dodać do tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, mianowicie powiedziałam, że ten wyrok mógłby zapaść także w Trybunale przed dobrą zmianą, że on nie jest jakimś fikołkiem prawnym, jakąś chucpą. Natomiast znamienne jest to, że Trybunał rozpatrzył tę sprawę poza wszelką kolejnością, w trybie priorytetowym. Podczas kiedy inne, na przykład wnioski Rzecznika Praw Obywatelskich sprzed 1,5 roku dotyczące pisowskiego ustawodawstwa w ogóle nie są tknięte, że wyznaczył taki skład, jaki wyznaczył, czyli wyłącznie sędziów, których wybrał PiS.
To wszystko wskazuje na to, że no, na pewno ustawkę, prawda? W każdym razie na to, że PiS może liczyć na ten trybunał, że jak tam posyła sprawę, to ona zostanie osądzona wtedy, kiedy on chce, żeby została osądzona w takim składzie, który gwarantuje wyrok taki, jaki PiS chce uzyskać. Tak, żeby teraz było jasne, uważam, że to są sprawy fundamentalne w naszym życiu, wbrew pozorom może, między innymi dlatego, że rację miał Thomas Jefferson grubo ponad 200 lat temu, mówiąc, władza tak wielka, że może dać ci wszystko, czego potrzebujesz, na pewno jest na tyle silna, żeby zabrać ci wszystko, co masz. A z tego przekonania powstała idea trójpodziału władzy, na którą jeszcze wcześniej wymyślili, ale której Amerykanie kurczowo się trzymają, wierząc, że to ma sens. I pan prezydent może krytykować sędziów, ale nie wpada na pomysł, żeby nie respektować wyroku, on jako prezydent supermocarstwa, żeby nie respektować wyroku sędziego z zachodniego okręgu stanu Waszyngton, na przykład. I uważa, że tak jest. Ale to jest tak skomplikowane, że też się nie dziwię, że przeciętny wyborca niespecjalnie uważa, że ma to wpływ na jego życie i nie zmienia to sondaży. Jedno pytanie do sondaży. Można jeden komentarz zadać? Ale najprościej. Nie zgadzam się, że jest przez 10 znaków. Dobrze. Niech tak będzie. Postaram się. Dla mnie takim dobrym argumentem jest ten mówiący. Oto zobaczcie. Prawo i Sprawiedliwość mówi, sądy są niedemokratyczne. Nie mają legitymacji od wyborców, prawda? Nie wiadomo, jak ci sędziowie trafiają na swoje stanowiska. To nie jest wybór demokratyczny. Pierwsze, sędziowie nie muszą być wybierani demokratycznie, co jest ważne. A po drugie, co nam proponuje PiS? Mówi, sędziowie nie cieszą się zaufaniem, w związku z tym, co zrobimy? Będą wybierać ich politycy, którzy w sondażach cieszą się jeszcze mniejszym zaufaniem Polaków niż owi sędziowie. I to na tym polega zasadniczy paradoks. Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście i pewnie trafnie w dużej mierze definiuje jakieś ułomności polskiego systemu sprawiedliwości, to także dlatego ludzie nie rzucają się rejtanem w jego obronie, bo mają z nim złe doświadczenia. Ale to, co proponuje, nie jest żadnym systemem naprawczym. Tak samo zresztą jak w wielu innych dziedzinach. I na tym polega zasadniczy paradoks. Sędziowie nie cieszą się zaufaniem społecznym, więc niech wybiorą ich politycy, którzy nie cieszą się zaufaniem społecznym i w jeszcze mniejszym stopniu cieszą się zaufaniem społecznym. To jest, wydaje mi się, że to dobrze chwyta ten absurd całej logiki. I drugi argument jest taki, sędziowie nie muszą być wybierani demokratycznie, nie na tym polega ich rola, nie wybieramy demokratycznie lekarzy, nie wybieramy demokratycznie zawodników do reprezentacji Polski. Sędziowanie to jest pewna wiedza, wymaga pewnych umiejętności i tutaj niedemokratyczność wyboru decyduje o jakości sędziego. Mam tego, to jest czasem taki argument, jak to jest, żeby Trybunał Konstytucyjny podważał decyzje władz wybranych w wyborach powszechnych na przykład. No ale to samo dzieje się w Stanach, no, kraju, który ma ponad 300 milionów mieszkańców, Sąd Najwyższy ma 9 sędziów i nikomu do głowy nie przyjdzie, żeby mówić, że to zaprzecza istocie demokracji, że oto ktoś wybiera prezydenta, kongres, a Sąd Najwyższy stosunkiem głosów 5-4, czyli 5 osób, może uwolnić tę decyzję. Czyli de facto jedna osoba to jest fundament tego systemu, który działa na Boga i to widać w Stanach. System działa, swoje zadanie ma kongres, swoje zadanie ma prezydent, swoje zadanie ma sąd. Wszystko jest ok. Ty przywołałeś Jeffersona i ja myślę, że to paradoksalnie jest bardzo aktualny kontekst, ponieważ głównym ideowym sporem, taką myślą, przewodnią epoki ojców założycieli Stanów Zjednoczonych było to, jak zbudować republikę praw, nie ludzi, a taką, która będzie rządzona jednak tym, na co się wspólnie zgodzimy i zapiszemy, a nie rządzona czystą polityczną wolą kogoś, kto aktualnie coś sobie wymyśli. I rzeczywiście Sąd Najwyższy w Stanach Zjednoczonych jest najtrwalszym dziedzictwem tego sporu, tak to nazwijmy, a jednocześnie cała ta historia rezonuje w dzisiejszej Polsce, w tej całej dyskusji dość momentami strasznej i groteskowej o tak zwanej sędziokracji, o tak zwanej specjalnej kaście obywateli, bo w tym sporze między politykami, którzy wyznają taką zasadę absolutnej suwerenności, tak, tej woli narodu i przekonania o tym, że trójpodział władzy jest rzeczywiście jakimś zagrożeniem dla prawdziwej demokracji, a między tymi, którzy uważają, że prawdziwa demokracja istnieje tylko wtedy, kiedy istnieje prawo i kiedy to prawo jest respektowane i kiedy rzeczywiście władze nawzajem siebie ograniczają, to jest to fundamentalne. I my w tym studiu kilkukrotnie się powiedzieliśmy, że to jest wszystko takie bardzo trudne. Poniekąd na niwie prawnej to jest oczywiście zawiłe. Wydaje mi się, że to się sprowadza do konfliktu dużo prostszego, to znaczy tego, o którym trochę mówił Łukasz. Komu ufasz? Tak? I w
Wydaje mi się, że nie należy oceniać ludzi aż tak źle, żeby stwierdzić, że to ich albo w ogóle nie obchodzi, albo nie wiedzą, albo da się nimi manipulować. Bo wbrew wszystkiemu manipulacje w Polsce też miewają krótkie nogi i też często mszczą się na tych, którzy próbują manipulować. A kwestia zaufania tutaj do tego, czy rzeczywiście poturbowany mocno wymiar sprawiedliwości i instytucje, które go bronią, wyjdą z tego obronną ręką, czy mimo wszystko politycy, którzy, jak trafnie zauważył Łukasz, cieszą się dużo mniejszym zaufaniem, jest cały czas kwestią otwarta. Tutaj tylko dodam, a propos manipulacji, Zuzanna Tychowicz, nasz wydawca, daje mi sygnał, że ktoś tu manipuluje przy mikrofonie. Coś trzeszcze, ale może panowaliśmy sytuację. Łukasz, manipulujesz przy mikrofonie. Nie, nie, Łukasz, to jest szansą. Niech ten mikrofon będzie niezależny. Mam nadzieję, że taki pozostał. Myślę, że jest wszystko okej. Ja nie mogę słuchać tej dyskusji. Jakieś dziwactwo dla mnie. Pretensje, że oto jakoby poprzednią konstytucję napisały elity, a teraz to ludzie napiszą konstytucję. Mówmy się, to są tak skomplikowane przepisy, że koniec końców i tak napiszą ją elity prawnicze i miejmy nadzieję, że napiszą to najwybitniejsi prawnicy w Polsce. Gdyby w ogóle pisać nową konstytucję, do czego nie jestem przekonany. Tylko żeby była jasna sprawa. Znaczy, ile można opowiadać takie głupstwa? No, jak ktoś, jeżeli nasze dzieci ciężko zachorują, to chciałbym, żeby leczył je lekarz, co do którego mam po prostu zaufanie. To nie o to chodzi, że to top ten w Polsce, ale po prostu bardzo dobry lekarz. No, nie urządza się referendum ulicznego, czy dać antybiotyk, czy może wystarczy kompresy nałożyć na głowę, jeżeli dziecko będzie miało 40 stopni gorączki. Chcemy słuchać opinii od człowieka, który niczym innym w życiu się nie zajmuje, tylko jest ekspertem pediatrą. No to taki sam stosunek mamy do człowieka, który ma nam naprawić kran, wybudować dom, być kierowcą autobusu, którym nasze dzieci pojadą na wakacje i na Boga niech też bardzo dobry prawnik pisze przepisy prawne, albo niech bardzo dobrzy prawnicy piszą konstytucję, a nie gadajmy tym, że elity, no naprawdę to jest niedobrze. Ale to jest zupełnie już inny problem, no kuriozalny, no to jest wręcz śmieszny, tak jak i cała prezydentura do tej pory Andrzeja Dudy, no bo tu się łączą dwie rzeczy, no te absurdalne argumenty, o których wspomniałeś, no ale też te takie nieudolne, pokraczne próby tak zwanego wybijania się na niepodległość. I trudno to komentować, no jest to komiczne, kiedy współpracownicy pana prezydenta próbują przekonać nas, że jest to taki sposób bezpośredniej komunikacji z wyborcami, oddania głosu ludowi i jakiegoś poprawienia jakości życia politycznego w Polsce. No jak kiedy pan prezydent wychodzi z tak poważną inicjatywą, a nie potrafi nawet powiedzieć, jakie pytania chciałby zadać Polakom i jakie sformułować, no bo wiadomo, pytanie referendalne musi być dość zwięzłe, jakie sformułować, żeby dało się na nie odpowiedzieć. No więc to rzeczywiście sprowadza debatę publiczną na poziomy niespotykanie niskie, już nawet jak na standardy polskie. Jest to jest bardzo ważna dyskusja, tak uważam, bo też rozmawialiśmy o tym z Adrianem Zadbergiem i z Borysem Budką. PiS jest w trudnej sytuacji, bo kiedyś pomstował, że Platforma nie chciała referendum w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego, a teraz sam PiS nie chce referendum w sprawie reformy edukacji, no ale oczywiście w tak samo trudnej sytuacji jest Platforma, która teraz to jest za referendum, a za tamtym nie była. Ja rozumiem inne przesłanki, inne ustawy i tak dalej, ale to jest trudne. Ewa Siedlecka, co w tej sprawie? Dotyczący rozwiązywania najważniejszych problemów w państwie metodą referendalną. No, w Polsce to po pierwsze nie wychodzi, po drugie ja bym chciała wrócić jeszcze do tych uzasadnień politycznych, bo oczywiście w sprawie referendum i w ogóle wypowiedzi polityków rzeczywiście sprowadzają wszystko do pewnej, do haseł i do gry słów i jest to niesłychanie mylące. Ja wysłuchałam rozmowy na przykład z Borysem Budką, którą prowadziłeś przed godziną 8 i pytałeś go o uchodźców, bo pytałeś go o to referendum i on tutaj wytłumaczył dość dobrze różnicę, to znaczy powiedział, że jeżeli chodzi o emerytury, to była konieczność ekonomiczna i oni postanowili nie robić referendum, tylko robić swoje, oni Platforma, z tego względu, że to jest konieczność ekonomiczna, w przypadku reformy oświaty konieczności nie ma. Ja wiem, ale to każdy natomiast polityk będzie mówił, że to, co ja robię, to jest konieczne. Tak, no PiS mówi, konieczna jest likwidacja gimnazjów. Jeżeli chodzi o uchodźców, o których go zapytałeś, to co on zrobił, pokazuje, dlaczego ludzie nie mają zaufania do polityków. Wszyscy pamiętamy sekwencję zdarzeń, co powiedział Schetyna, że nie chcemy uchodźców, co potem podtrzymywała Platforma. I aż na koniec to się wypiskorzyło do takiej
frazy, że premier Kopacz chciała przyjąć uchodźców i negocjowała dobre warunki. Wszyscy wiemy, że to jest jedna wielka ściema. To, co robiła Platforma, to próbowała powiedzieć coś, co się spodoba wyborcom, a potem się właśnie wypiskolić, żeby się też spodobać tym wyborcom, którym się to nie spodobało. No to teraz, no i bez ściemy. Jest brak zaufania do polityków. Bez ściemy. Informacje Rady Wykrywa. Jedziemy. Poranek Radia Tok FM. Reklama. Najlepsza nagroda na koniec roku szkolnego tylko w sklepach Euro. Na przykład laptop Acer Intel Core i3, aluminiowa obudowa za 2499. Smartphone Xiaomi Redmi 4X, 5 cali, mocna bateria za 899. Deskorolka elektryczna Manta za 849. I dodatkowo karta podarunkowa Euro o wartości 50 zł na kolejne zakupy w sklepach Euro i na euro.com.pl. Najnowszej polityce, grzechy szkolnych reform, a także kadry PiS przed zjazdem. Czy szczęście mamy w genach? O dziewczynach morowo-narodowych. Masoneria jawna i tajemnicza oraz kolekcja Cała Polska czyta dzieciom. W tym tygodniu wspaniała Gili. Tygodnik Polityka. Już sprzedaży. Nowa kolekcja przeciwsłoneczna Polaroid już w Vision Express. Teraz dwie dowolne pary okularów przeciwsłonecznych Polaroid. Tylko 399 zł. Vision Express. Dbamy o twoje oczy. Szczegóły i regulamin akcji dostępne w salonach. Ciągle o nim myślisz? Niech zgadnę. Nowy atrakcyjny design, panoramiczny dach i dwukolorowe nadwozie. Do tego wysokiej jakości wnętrze pełne intuicyjnych technologii. Bez wątpienia to nowy Renault Captur. Najbardziej pożądany crossover Renault. Nowy Renault Captur. Teraz z ubezpieczeniem 1%. Sprawdź także jedyny taki na rynku kredyt 3x30 i zyskaj aż 10%. Nowy Renault Captur. Podążaj własnymi drogami. Szczegóły w salonach. Panie Wieszko, w tym roku wymagania co do naszej firmowej imprezy integracyjnej są naprawdę bardzo wysokie. Standard ma być świetny, potrzebujemy terenu do spędzania czasu na świeżym powietrzu. O, no i ma być blisko Warszawy, prawda? No nie wiem, czy takie miejsce w ogóle istnieje. Istnieje, panie prezesie. Hotel Windsor w Jachrędze nad Zalewem Zegrzyńskim. Tylko 35 km od Warszawy. Imprezy integracyjne na świeżym powietrzu? Hotel Windsor w Jachrance nad Zalewem Zegrzyńskim. Tu tworzy się biznes. Windsorhotel.pl. Już od teraz w Lidlu tydzień włoski Avi. Lody Italiano w stylu włoskim. 5,77 za 750 ml. A mięso milone z łopatki rzeźnik aż 32% tani. 5,29 za 500 gramów. Co tydzień coś nowego. Gdzie jest człowiek, który widział nową insygnię? Dziś jestem tutaj, ale w weekend? W weekend chciałbym Cię zaprosić na wielką galę nowej insygnii. 23-25 czerwca w Twoim salonie Opla. Przyjdź zobaczyć auto, które jak dotąd widział niewielu. Zupełnie nowa insygnia na żywo. Zapraszam, Marcin Dorosiński. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 42 minuty po godzinie 8. Adam Ozga, zapraszam. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold przesłucha dziś Michała Tuska, syna byłego premiera, dziś szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska. Jak deklaruje przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman, posłowie będą pytać, w jaki sposób Michał Tusk znalazł pracę w należących do parabanku liniach lotniczych Alta Express, za czyim pośrednictwem i jaka była jego rzeczywista rola w firmie, oraz czy widział nieprawidłowości w Alta Express, które według komisji były skazane na porażkę. Prezydent USA Donald Trump wygłosił w tym tygodniu oświadczenie w sprawie nagrań jego rozmów z byłym szefem FBI Jamesem Comeyem, zapowiedział rzecznik Białego Domu Sean Spicer. Pytany o to, czy takie nagrania istnieją. Trump zwolnił Comeya ze stanowiska w maju. Według byłego szefa FBI to ze względu na śledztwo w sprawie ingerencji Rosji w wybory w USA i powiązania z Moskwą otoczenia prezydenta. Po dymisji szefa FBI Trump napisał na Twitterze, że zanim Comey zacznie rozmawiać z prasą, powinien mieć nadzieję, że nie ma nagrań z ich rozmów. Comey odpowiedział na to, że chciałby, aby jeśli nagrania istnieją, Trump je upublicznił. Wstrząsające zbrodnie w demokracji
Demokratycznej Republice Konga wymagają wszczęcia międzynarodowego dochodzenia, apeluje wysoki komisarz ONZ do spraw praw człowieka. Opublikowany właśnie raport Kościoła katolickiego wskazuje, że kongijskie służby bezpieczeństwa oraz milicja są odpowiedzialne za śmierć co najmniej 3383 osób w regionie Kasai od początku od października ubiegłego roku. Autorzy raportu oskarżają również rebelianckie milicje o zabicie kilkuset osób, spalenie 4 wiosek oraz ataki na miny kościelne. Armia nie skomentowała zarzutów. Rząd w Kinshasie odrzucał w przeszłości oskarżenia o stosowanie nadmiernej przemocy i sprzeciwiał się międzynarodowemu śledztwu, twierdząc, że naruszyłoby to suwerenność kraju. Pogoda. Dziś dużo słońca, tylko na Suwalszczyźnie i w górach zachmurzy się i może przelotnie padać. Na termometrach od 17-20 stopni na północy do 26 na południu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Z nami Ewa Świdlecka, jako Dymek Łukasz Pawłowski. Słuchaj, bo te referenda to jest bardzo ważna sprawa. Znaczy, będziemy o naszej przyszłości decydować w referendach, żeby była jasna sprawa. Uważam, że w wielu sprawach referenda mają głęboki sens. Najlepsi są w tym Szwajcarzy, kiedy robią je oczywiście na poziomie takim bardzo lokalnym. Mamy nadwyżkę w budżecie gminy, możemy wybudować bibliotekę albo basen. Co wolicie, kochani mieszkańcy? Oni wybierają. Już w sprawach bardziej skomplikowanych to można zadawać pytania, czy na pewno każdemu z nas będzie się chciał przeczytać wszystkie artykuły prawne, które związane są ze sprawą, w której mielibyśmy decydować. Ale teraz na moment jeszcze do sondaży wrócę. Z ostatniego sondażu Kantar wynika, że 45% ankietowanych źle ocenia działalność rządu, 43% dobrze. A w sondażach poparcia partyjnego PiS ma prawie dwukrotną przewagę na Platformę. Jak to rozumieć waszym zdaniem? No jeżeli 43% ocenia dobrze, no to się wtedy uzbiera tych, którzy dobrze ocenia. No tak, ale większość ocenia, źle działania rządu. No to można by sobie wyobrazić, że w sondażach sumowane głosy na opozycję będą minimalnie, ale większe niż tych, którzy chcieliby głosować na partie, które są u władzy. A tak nie jest. No ci, którzy oceniają źle, zawsze mogą powiedzieć, że nie ma dla nich oferty politycznej, prawda? W związku z tym oni oceniają źle, ale nie mają na kogo głosować. Ale to jest tylko jedna strona medalu. No mi się wydaje, że zasadniczym problemem Platformy, który widać w wypowiedziach i porów, jest właśnie ten kompletny brak pomysłu na siebie. No, Platforma jest takim człowiekiem bez właściwości zupełnie. I to widać i w sprawie uchodźców, która budzi emocje, ale wcale nie jest tak, że musiałaby być sprawą z góry, że partia, która poprze przyjmowanie uchodźców, musi być z góry skazana na porażkę, bo Polacy sobie tego nie życzą. Wszystko zależy, jak przeanalizujemy sobie treści w polskich mediach, wiele zależy od tego, jak prezentuje się daną kwestię. Jeszcze półtora roku temu ton, jaki nadawały prawicowe media, wcale nie był dominujący i poglądy Polaków także nie były takie jak dzisiaj. W związku z tym nie jest tak, że partia musi się dostosowywać jak niewolnik do tego, jakie w danym momencie są nastroje społeczne. I chyba najlepszym tego przykładem w ostatnim czasie jest kampania Macrona, no, który zrobił kampanię na hasłach proeuropejskich, co wydawało się samobójstwem we Francji, szczególnie przy uwzględnieniu poparcia, jakim cieszył się Front Narodowy. Okazało się, że to on przekonał ludzi do swoich poglądów, a niekoniecznie musiał je dostosowywać do tego, jakie w danym momencie były dominujące nastroje społeczne. Tak samo wydaje mi się tutaj, gdyby Platforma wybrała sobie kilka obszarów rzeczywistości, w których zaprezentowałaby spójne poglądy, jasne i konkretną wizję przyszłości, to takie coś przyciąga ludzi i też odróżnia przewodniczącego, którym jest teraz Grzegorz Schetyna, od prawdziwego lidera, no, którym jeszcze nie jest. Ale ten przykład francuski uważam, że jest fundamentalny, bo Marine Le Pen mówiła, wychodzimy z Unii, wychodzimy z Schengen, wychodzimy z Euro, wychodzimy z NATO, nie tylko nie wpuszczamy nowych imigrantów i uchodźców, ale wywalamy tych, którzy są. Macron mówi, nie tylko zostajemy w Unii Europejskiej, ale będziemy dążyć do jeszcze silniejszej współpracy europejskiej. Oczywiście zostajemy w NATO, w Schengen i w strefie euro. Mało tego, dobrze mówi o globalizacji w czasach, kiedy to jest mało popularne i mówi, będziemy otwartym krajem, będziemy przyjmować imigrantów i uchodźców. Tak, ale o ochronie, o reformie gospodarki, o ochronie francuskich miejsc pracy, też podbierał czasami te hasła populistyczne. Ale nie używał tego populizmu jak taki maczugi, cała globalizacja jest zła, globalizacja zabiera wam pracę.
I mówił to człowiek, który został prezydentem kraju, w którym doszło do krwawych zamachów. Jesień 2015 ponad 100 osób, Kurwa Taklan, ulice Paryża, Nicea ponad 70 osób. Jednak Francuzi, mając świadomość wyboru, mogą wybrać Marine Le Pen, Emmanuela Macrona, wiedzą, co się dzieje w ich kraju, giną ich bliscy i mówią, będziemy krajem otwartym. Jak ubiegamy? No, to nie jest wszystko takie proste, to znaczy, jeżeli mamy trzymać się przykładu francuskiego, to musimy pamiętać o kilku zmiennych. No. Ale, ale odnosząc przykład francuski do Polski, jak tą lekcję wyciągnąć mają z tego liderzy opozycji? Nie, nie, to akurat lekcja jest jak najbardziej oczywista. Odnosząc przykład francuski, czy niedawny brytyjski i olbrzymi sondażowy sukces w ostatnim miesiącu kampanii lejburzystów i Jeremy'ego Corbyna, morał jest jak najbardziej jasny. Wierzyć w to, co się mówi, mieć poglądy, i nie bać się tego terroru sondaży i opinii publicznej. Nie bać się swoich poglądów. Nie bać się tego, że nie uzasadnia. Tutaj na antenie wygłaszać. No ale to jest, niestety dla polskiej polityki widzimy, że za granicą, w kilku przynajmniej państwach Zachodu, te oczywiste konstatacje przynajmniej się w ostatnim roku, także na fali przerażenia tym, co nazwano nową falą populizmu, obudziły w debacie publicznej. No ale to wydaje mi się, Adrian Zandberg też to w rozmowie z tobą powtarzał, tak, że sukces Corbyna w Wielkiej Brytanii, relatywny sukces, no bo wyborów przecież nie wygrał, polegał na tym, że wyszedł bańkę mediów, które mówiły poniekąd za niego, które opowiadały cały czas, jaki to Corbyn jest, czego to Corbyn nie zrobi, przejechał rowerem gołębia i tak dalej, i tak dalej. Tylko wreszcie powiedział, że Wielka Brytania ma takie problemy, nazwał je i powiedział, co Partia Pracy może zrobić. Tymczasem wydaje mi się, że zdecydowana część opozycji w Polsce w ogóle nie nazywa problemów, jakie mamy, inaczej niż imieniem i nazwiskiem Jarosława Kaczyńskiego. I to nie będzie działało wiecznie, mnie się przynajmniej wydaje. Tym bardziej, że istotne sprawy dotyczące rynku pracy, spraw społecznych, polityki socjalnej, Prawo i Sprawiedliwość lepiej lub gorzej, ale ruszyło i póki co dobra koniunktura gospodarcza, która może mieć mniej lub więcej związanego z panem ministrem Morawieckim i rządami Prawa i Sprawiedliwości, żyruje wszystko to, co PiS robi. Znaczy, jeżeli mamy jednocześnie, znaczy drugi rok rządów Prawa i Sprawiedliwości, działający program 500+, i jednocześnie drugi rok dobrej koniunktury gospodarczej, malejące bezrobocie i rosnące płace, to ja byłbym szczerze zdziwiony, gdyby Platforma Obywatelska miała nagle ten PiS przeskoczyć. Chociaż rzecz jasna, niepokojące są wszystkie rzeczy, które dzieją się w Trybunałem czy atmosferą w skali. Wszystkie makroekonomiczne były po stronie Platformy przez ostatni wybór, a właśnie nie wszystkie. No racji nie było. No nie było ludzi, przecież że nie ma w tym treści, pasji, przekonania. No. Bo też nie było. Bo nie było też 500+, a to jest program, o którym można było pomyśleć dawno temu, już to jest zupełnie inna sprawa. Albo pomysł na bardzo rozsądnych zmian podatkowych, jakie zgłosiła Platforma, no zgłosić nie na 2-3 miesiące przed wyborami, a zgłosić rok przed wyborami i umieć go na Boga wytłumaczyć. Ja bym jeszcze od innej strony do tego podeszła, to znaczy od tej, że w Polsce nie ma już partii politycznej, nie ma polityki opartej na wartościach, że cały czas tak rządzący jak opozycja kierują się zasadą skuteczności. Zresztą nie tylko w Polsce. Skuteczny jest populizm, skuteczne są kłamstwa, skuteczne są manipulacje. I tyle. Oczywiście, że w sytuacji, kiedy póki co sytuacja gospodarcza, ekonomiczna jest w porządku, to ludziom bliżej jest do portfela niż do wartości. Ale po pierwsze nie wszystkim ludziom. I myślę, że opozycja też powinna się troszczyć o tych, dla których po prostu wartości są drogie. Po drugie, widać już, że te wartości się budzą. Bo czym są trzy zjawiska? Puszcza Białowieska, obrona Puszczy Białowieskiej, która stała się takim właściwie już w tej chwili symbolicznym zdarzeniem. W sobotę będzie marsz dla Puszczy w Warszawie, w obronie Puszczy. I jakby tutaj idzie wyłącznie o wartości, tu nikt nie ma interesu, prawda? Nie można powiedzieć, że ekologowie mają interes, żeby puszcza była. Mają interes w tym sensie, że puszcza jest wartością, nie przynosi im pieniędzy, przynosi im na radość, nazwijmy to, moralną, estetyczną. Druga sprawa to jest ten zakaz zgromadzeń dla obywateli gorszego sortu. I tutaj też wyraźnie za pomocą obywateli RP
wyraźnie rodzi się taki ruch społeczny znowu do wartości, tak? Do pewnej idei, do wolności zgromadzeń, a nie do wartości materialnych. No i trzecia rzecz, taka bardzo cywilizacyjna, to jest sprawa uchodźców. To znaczy, rzeczywiście prawdą jest, że nie sprawdzimy wszystkich uchodźców. Rzeczywiście prawdą jest, że na przykład ludzie z Syrii nie są uchodźcami. Oni są w Syrii, więc nie są uchodźcami, ale należałoby im pomóc, jeżeli trzymamy się wartości. I też no, ludzie zaczynają się dzielić na tych, którzy dbają o własny interes. Znaczy, żeby tu się broń Boże, jakiś terrorysta nie przedostał, przedostanie się nawet, jak nie wpuścimy żadnego uchodźcy czy cudzoziemca, to się i tak przedostanie, jeżeli będzie chciał, jeżeli będzie taki strategiczny interes. Pomiędzy ludźmi, którzy pilnują właśnie swojego portfela, swojego bezpieczeństwa i ludźmi, którzy, dla których wartości moralne są częścią ich życia, częścią ich światopoglądu. I nie mamy w Polsce póki co, w pewnym sensie partia Razem jawiła się jako partia oparta na wartościach, ale co zrobiła? Zrobiła to, co mówiłeś w rozmowie z Zandbergiem. Spowodowała, że w ogóle lewica nie dostała się do parlamentu, co jakoś te wartości partii Razem, bym powiedziała, znaczy ich motywowała.